Witam Cię, Beato, witam też Państwa. Dziś raport dotyczy oczywiście Ukrainy, ponieważ to znów nie była spokojna noc w tym kraju, co pokazuje ta mapa. Alarmy przeciwlotnicze na terenie całej Ukrainy były ogłoszone dziś w nocy, jak widać, cały kraj na czerwono. To oznacza, że syreny wyły w każdym regionie tego kraju, a ludzie szukali znów bezpiecznego schronienia w schronach, bunkrach i na stacjach metra. Kilka rakiet spadło na terytorium Ukrainy. Takie informacje do nas docierają, ale informacje z pierwszej ręki ma nasz korespondent, który jest w Ukrainie i z którym teraz się łączy. Oczywiście mowa o Marcinie Wyrwale. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, witaj Marcinie, witam Państwa. Ty już, Marcinie, w drodze, za moment do tego przejdziemy, ale na początek o tym, co dziś działo się w Ukrainie, alarmy przeciwlotnicze i rakiety, które spadły znów na ten kraj. Marcinie, czy ty mnie słyszysz? Jeszcze raz spróbujemy się połączyć z Marcinem. Przerwało. Przepraszam na łączach. Tak, ja jestem w Kijowie, no, już w aucie, dosłownie po tym wejściu ruszam do Charkowa. No i tak, faktycznie mieliśmy alarmy w całym kraju, mieliśmy też alarmy tutaj w Kijowie. Pojawiły się jakieś informacje, to bardziej w polskich mediach czytałem, że eksplozje były słyszane w Kijowie. To nie jest w żaden sposób potwierdzone. Wiemy, że coś spadło na Lwów. Wiemy, że to podały siły powietrzne Ukrainy, że 32 rakiety ze strony rosyjskiej zostały wystrzelone ze strony rosyjskiej, a 16 z nich zestrzelono, a więc no, wiemy, że coś spadło. Natomiast tutaj w Kijowie całkiem spokojnie, w ogóle muszę powiedzieć, że jak wjeżdżałem na Ukrainę jeszcze w jesienią czy na początku zimy, to były bardzo takie smutne przejazdy przez ten kraj, bo te wszystkie wygaszone miasta, tutaj w Kijowie przecież mer Witalij Kliczko informował, że no nie wiadomo, czy uda nam się utrzymać w ogóle system cały przez zimę. Teraz jest znacznie lepiej. Teraz nawet w małych miasteczkach działają restauracje, pizzerie, znacznie lepiej jest z prądem. Tu w Kijowie wczoraj znowu zaczęły jeździć tramwaje i trolejbusy, a to oznacza, że wdrożono do systemu transport elektryczny. No jeżeli na takie, no w cudzysłowie, luksusy już sobie tutaj w Kijowie pozwalamy, to znaczy, że jakoś ta sytuacja została opanowana. No to z jednej strony, no ale z drugiej strony oczywiście te rakiety cały czas spadają. Nie wiemy, ile dronów zaprzęgli Rosjanie do tego nocnego ataku, a to niestety te drony, te szachedy słynne irańskie, to jest taki sposób Rosjan na wykańczanie Ukraińców zarówno jeżeli chodzi o arsenał obrony przeciwpowietrznej, ale też finansowe. No bo proszę sobie wyobrazić, że taki dron kosztuje, no według różnych doniesień, od 20 do 40 tysięcy dolarów. Natomiast najtańszy pocisk, czyli ten poradziecki S-300 tutaj stosowany, ale już na wykończeniu, kosztuje około 140 tysięcy dolarów. Czyli no 7 razy więcej. A jeżeli weźmiemy na przykład tutaj w Kijowie, wiemy, że między innymi pracują te bardzo skuteczne niemieckie systemy przeciw obrony powietrznej IRIS. Wiemy to od samego mera Witalija Kliczki, który powiedział, że one mają 100% skuteczności. Tylko że uderzenie jedną taką rakietą, no to jest $1 000 000, tak? A jak jeszcze dojdą do tego Patrioty, to będzie 3 miliony za sztukę. Także opłaca się Rosjanom wypuszczać te tanie, stosunkowo tanie szachedy, choćby tylko z tego powodu. Jeszcze wrócę na moment do tego ostrzału nocnego, bo rzeczywiście Lwów, tam jest potwierdzone, że rakieta spadła. Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej powiedział, że na infrastrukturę krytyczną był ten atak przypuszczony. Nie ma informacji o ofiarach we Lwowie, przynajmniej oby takich informacji z innych regionów również nie było. Marcinie, jeszcze o jeden aspekt chciałem cię zapytać. To jest twój wpis na Twitterze wczoraj wieczorem. Odbyłem dziś najdziwniejszą rozmowę od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z dwoma Rosjanami.
rosyjskimi oficerami. Obaj walczą po stronie Ukrainy, obaj musieli wiele zrobić, żeby przekonać do siebie Ukraińców. To nie była rozmowa o czarno-białym świecie. Niebawem więcej w Onecie. Oczywiście spodziewamy się jakiegoś twojego tekstu na ten temat, ale może zdradzisz coś więcej o Rosjanach, którzy walczą po stronie Ukrainy, a nie po stronie Władimira Putina. Tak, będzie duża rozmowa. Ja wczoraj uczestniczyłem w pewnym spotkaniu, o którego efektach państwo dowiedzą się dosłownie w ciągu, no może godziny, może dwóch, może góra trzech. Czekamy na jeszcze pewne potwierdzenia, ale to będzie duża i ważna informacja. Natomiast właśnie podczas tego spotkania spotkałem dwóch Rosjan, ale nie byle jakich Rosjan. To byli tacy postawni, dwaj postawni panowie, którzy weszli tutaj pod ramieniem, nie mieli Glocki. I szybko dowiedziałem się, że to jest dowódca oraz szef sztabu rosyjskiego, to się nazywa Rosyjski Korpus Ochotniczy, RDK. To jest korpus, jednostka specjalna, w całości złożona z Rosjan, która walczy tutaj. I ja mówię, słuchajcie, przyszliśmy tutaj z innej okazji, ale ja was stąd nie wypuszczę, dopóki ze mną nie porozmawiacie. Oni nie mieli z tym żadnych problemów. Odbyliśmy długą rozmowę i to naprawdę była niesamowita rozmowa. Okazało się, że dwóch Rosjan, którzy tutaj w Kijowie już od kilku lat mieszkali, to nie byli grzeczni chłopcy. To już państwo więcej się z tego tekstu dowiedzą. Tutaj raczej nie ma takich w tych batalionach takich chłopaków, którzy na co dzień zajmowali się, nie wiem, bibliotekarstwem czy księgowością. Okazało się, że jak zaczęła się teraz ta nowa inwazja, oni, którzy uciekli z Rosji przed reżimem, tutaj znaleźli się w fatalnej sytuacji. Oni mówią, mieliśmy tutaj rodziny, byliśmy mocno za Ukrainą, chcieliśmy walczyć, ale mieliśmy rosyjskie obywatelstwo i każde wyjście do sklepu to było dla nas realne ryzyko. Jeżeli patrola, przecież ja sam natykałem się na takie patrole, podchodziły, pytały skąd jesteś, wyjmowałem paszport, och Polak, wspaniale. No ale proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby reakcja tego patrolu na spotkanie Rosjanina. Oni walczyli tutaj tak nieoficjalnie i jakoś udało im się przesiąknąć. No mieli tutaj dużo znajomych, kluby MMA, te wszystkie klimaty, więc udało im się jakoś przesiągnąć do tych struktur. Walczyli no, tak półlegalnie, można powiedzieć. Potem zaproponowali, że stworzą, bo jest tu, mówią, dużo Rosjan, chcemy walczyć jakby sami we własnej grupie. Zaproponowali to Ukraińcom. No i Ukraińcy byli bardzo nieufni. Z początku byli wysyłani na absolutnie najgorsze pozycje, najbardziej niebezpieczne. Musieli trzy razy bardziej dowodzić swojej przydatności w boju niż, nie wiem, choćby polscy tutaj ochotnicy. Ale udało się. Teraz cieszą się pełnym zaufaniem Ukraińców. Robią niesamowite rzeczy. To nie jest zwykła jednostka, ale to więcej państwo się dowiedzą. No, niezwykłe zupełnie spotkanie. To brzmi rzeczywiście niesamowicie. Rosjanie, którzy walczą po stronie Ukraińców, no to się często nie zdarza. Więcej już niebawem w Onecie. Marcin Wyrwał, bardzo Marcinie dziękuję. Bezpiecznego dotarcia do celu i spokojnego dnia tobie życzę. I proszę być dziś blisko Onetu, bo ta ważna informacja, o której mówił Marcin, w dużej mierze dotyczyć będzie polskich ochotników, którzy walczą w Ukrainie. Proszę być dziś blisko nas, bo ta informacja w Onecie już niebawem. A teraz wracamy do mobilnego studia i do Beaty Tacy.